Hej, cześć siemano, witam was bardzo serdecznie, a mianowicie ciebie Lachu w filmiku, który tutaj zaprezentuję na twój konkurs na twoim kanale dotyczący programu Action. Jak widzisz, znajdujemy się w grze Mafia 2 i wykonamy sobie jedną z misji. Tutaj mamy w lewym górnym rogu cel, czyli dostań się do urzędu DS regulacji cen. Dobra, okej, no to idziemy. Tutaj niestety, ale jestem poszukiwany, nie wiem z jakiego powodu, ale będę musiał uważać na policję, albo po prostu wykorzystam telefon i jakoś przekupię policjantów. Okej, dobra. Przekupujemy. Gierka ogólnie zawiera 15 rozdziałów, ja to przechodzę na poziomie normalnym. Wiesz, żeby było tak uczciwie, niełatwy, nie najtrudniejszy, tylko po prostu taki normalny. Dobra, niech to przekupi. Trzeba chwilę poczekać. Zobaczmy jeszcze, jak stoimy z czasem. Dobra, okej. Już nas policja nie goni, już nie jesteśmy poszukiwani. Teraz możemy sobie na luzie iść do tej agencji, nie, do tego urzędu. Dobra, okej, to idziemy. Jak tutaj trzeba w ogóle iść? A, tutaj jest taki zaułek jakby. Okej, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. I teraz tutaj chyba przez te drzwi trzeba przeskoczyć. Jaki parkurowiec. Idealnie po prostu, jak na te czasy. Znajdź wejście. O kurde, tu chyba jakieś typki są. Dobra, trzeba będzie uważać. Leśnicę, by przekucnąć i poruszać się. Jest tu jakieś okno? A, tu jest. Dobra. Uwaga, teraz C. Po cichu otworzymy drzwi. Zabierz klucz gabinetu dyrektora. Po cichu, nieszkodliwi strażników, nie naciskając lewy przycisk myszy, tyczaj się za ich plecami. Dobra, jak na razie to ja tutaj nikogo nie widzę, tylko są na tej minimapie. O kurde, jak on tu wejdzie na górę, to jest po mnie. O shit. Jezu, ja się przecież muszę gdzieś schować. Szybko, dawaj stary, dawaj. Chociaż nie, jeszcze poczekajmy chwilę. Jeszcze? O nie, dobra, już są lampy, on już tam wlazł. Zamykamy drzwi, szybko się tu schowamy. Najwyżej jak tu wejdzie, no to... Wiecie, unieszkodliwimy go. Nie, dobra, chyba skręcił. Teraz mogę spróbować go zarąbać. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jaki ochroniarzyk. Uwaga, uwaga, uwaga. Dawaj, 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 dawaj go. Dobra, jest raz szansa. O shit, on mnie widzi. Fuck. Nie, chowaj się. O kurde. Ja pierdziu. Co się teraz dzieje? O fuck, mogłem to załatwić po cichu, ale tego nie zrobiłem. Dobra, okej. Jezu. Co się tutaj dzieje? O nie, mamy przerąbane. Dobra, co to jest? Tu są jakieś klucze czy coś? A, to na górze chyba jest. Dobra, w takim razie biegniemy na górę. Jak widzisz, nagrywam MSI Afterburner, ponieważ niestety, ale skończyła mi się licencja. Nie, nie licencja, skończyła mi się wersja próbna Actiona, więc nie mogę jakoś zbytnio nagrać Actionem. Dobra, a, tutaj jest ten dyrektor. Zabierz klucz z biurka. No są klucze, bierzemy. Jeju, zaraz tutaj pewnie wpadną te psy. Masakra. A, tu jest kibel, boże. Gdzie ja idę? Tutaj też nic nie ma. Okej, to chyba na dole. Więc zejdziemy sobie na dół. Albo tutaj. Jeszcze sprawdzę to pomieszczenie. A nie, jednak tutaj. Dobra. Okej, tutaj trzeba szybko to otworzyć. Pyk. I pyk. Okej.
Jest niby saveik, tutaj alarm chyba został uruchomiony, ponieważ się pali jakaś tam kontrolka. Dobra, co jest w tym sejfie? Dobra, wziął chyba jakieś cenne papiery. Teraz szybko trzeba uciekać. Uciekniemy chyba oknem. Bo tu uznając życie, zaraz policja padnie. O, fuck. O, shit. No nie, zabiją mnie. Uciekamy. Szybko. Fuck. Gdzie było to okno? A, tu. Ej, no gościu, wychodź szybciej, błagam. Wow. Jej, wchodzą jak jakieś słoty normalnie. Dobra. Okej, szybkie zejście na dół. Teraz tu. Dawaj, grzej. Grzewi to grzej. A no tak, i przepraszam, jeszcze zapomniałem powiedzieć. Mafia 2 jest to gra bodajże z 2012 roku. Musimy się wcielić w postać Vito Scaletta, który po prostu został złapany na kradzieży, na drobnej kradzieży i wyeksportowany do Sycylii. Po czym walczył tam na froncie, został raniony i po prostu znajdujemy się teraz w Empire Bay, czyli takim jakby USA, niestety, ale USA, Boże, co ja mówię, Nowym Jorku, tylko po prostu 2KC Games, bo tak się nazywa produkcja, tak się nazywa firma, która produkowała tą grę, nie miała licencji na Nowy Jork, ale tutaj wszystkie są dzielnice, wszystko jest ładnie, nie jest może miasto jakieś duże, ale jest naprawdę klimatyczne. Jeju, musimy uciec przed tą policją teraz. Szybko, szybko, szybko. Dobra, mam lepszy pomysł. Wjedziemy tutaj. Tutaj chyba ten zaułek. Tak, tutaj. Okej, okay, ich tutaj po prostu rozstrzelamy. Tak będzie najłatwiej. O nie! Dwa radiowozy. Wow. A myślałem, że będę musiał ich zabijać. A tu jednak taki bajer, że po prostu oni chcieli mnie aresztować i uciekłem. No nic, dobra. Jeszcze tutaj ukradniemy kolejne autko. Może teraz nie będziemy zbijali szyby, tylko po prostu otworzymy je poprzez wytrych. Jezu, policja! Szybko! Odsuń się od tego, gościu. A nie, dobra, nie zauważyli mnie. Ach, jaka ta policja ślepa. Już myślałem, że mnie złapią. A tu taki bajer. Dobra, jedziemy teraz do baru Freddy'ego. Okej, okay. Jest dobrze. To jest chyba mała Italia. Z tego co wiem, widzę tu jakieś włoskie bary. Dobra. Jeszcze mamy 3 minutki nagrania. Dawaj, dawaj, dawaj. Teraz idziemy na górę. I to by było chyba na tyle. Tutaj ten nasz szef niech nas wyręczy, wyręczy, niech nam pogratuluje, że w ogóle żeśmy się spisali, narażaliśmy życie. Okej, dobra, wszystko jest dobrze. Ah, shit. Something wrong? You bet your ass there's something wrong. These stamps you took have an expiration date. Jeju, czyli z tymi papierami jest źle. Bo wiecie, on musiał tutaj wziąć takie karteczki na papiery. Jeju, karteczki na papiery, co mówię? Karteczki na paliwo. Takie wiecie, takie lewe. No i po prostu ich termin wygasza jutro. Ale to jest kolejna misja. My dzisiaj zostajemy przy jednej misji. I co, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Lachu ci się podobało. Ja ci życzę powodzenia na YouTubie. Jakieś wiesz, takie życzenia. No i to by było na tyle. Dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Na razie.